Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Zobaczcie, jaką mam tutaj furę. Mustang Mach-E, driftowa edycja. Mam nadzieję, że dodadzą też zwykłą edycję tego Mustanga, taką wiesz, cywilną, że będzie można ją kupić albo zdobyć czy coś. Fajnie by było. Myślę, że dodadzą za jakiś tam czas. Póki co mamy tego takiego szalonego driftowoza, ale też chyba dobrą furę do time attacku, co? Jak myślicie? Zobaczcie, jakie mamy tu wielkie spoilery. Przodu jakieś LEDowe, ty... Czekaj, obejrzyjmy go sobie z bliska. Tutaj zobaczcie, zobaczcie te lampy w ogóle. Wow, wyglądają nieziemsko. Piękny znaczek Mustanga. Ogromny poszerzający pakiet. Jakby ten samochód dopiero co wyszedł, a już ma taki poszerzający pakiet, no nie? Wiesz, dopiero co go zrobili. Zobaczcie, tutaj jakiś wlot powietrza, żeby tam chłodzić pewnie jakąś elektronikę albo baterię, no nie? Mamy pewnie jakieś z tyłu chłodnice albo coś. Kółeczka wydają się małe w tym samochodzie, no nie? Jak porównacie sobie do całej tej bryły, to kółeczka wydają się takie, no kurcze, ultra malutkie. Jezu, potwornie to wygląda. Ale niestety nie brzmi potwornie, no nie? Ta era już chyba jest powoli za nami. Super brzmiących samochodów sportowych. Teraz będziemy mieli do czynienia tylko z elektrykami. No dla nas fanów motoryzacji to jest oczywiście ucięcie jajek, totalna kastracja, ale dla naszych dzieci to już będzie zupełnie normalna sprawa i nasze dzieci będą na to patrzeć. No kurno, przecież jak? Samochód ma ryczeć, samochód ma się drzeć? Po co? O co chodzi? Gdzie to jeździ takim samochodem, no nie? To nie lepiej cichutko, fajniutko? No ale dobra, bierzemy się za Mustanga Mach-E. km/h prędkości maksymalnej, tak około, no nie? Środek jaki hardkorowy, zobaczcie. Tutaj jakiś wielki panel, obok mamy, no wiadomo, że to nie jest, co my to mamy? Min, max, voltage i mamy też tam temperatury. Czy one się tam zmieniają? Pewnie nie, mamy tutaj tylko rozpisane tak o, co tam się pojawia, a tutaj możemy sobie wrzucić N, widzicie, że tam się na ekranie zmienia, możemy sobie R wrzucić, też nam się, no i oczywiście drive, no nie? I teraz jak przełączamy sobie AWD na RWD, to w kokpicie widzicie, że też nam się przełącza, tam może wezmę inną kamerę, o, tutaj będzie dobrze, tutaj mamy drive, tutaj mamy no wsteczny i tu mamy RWD, pyk i AWD. Ale zobaczcie, można też EWD włączyć, czyli napęd naprzód w tym samochodzie. Teoretycznie. No w Fordzie nie mamy takiej opcji, możemy tylko przełączać się między tymi dwiema opcjami. No i chyba słusznie, po co nam napęd naprzód w tym samochodzie. Jak? Chociaż pewnie moglibyśmy zrobić jakieś hardkorowe tuningi, żeby sprawdzić, co się da zrobić z samochodem. I my do tuningowni też za moment sobie przejdziemy. I jak włączamy sobie... Uła! Jak włączamy sobie RWD, to oczywiście samochodem możemy zacząć driftować. Ta wersja już jest chyba przygotowana do driftu. Elektrykami, a może i nie. Widzę, że on tak się... W klubie driftowym ten samochód driftował ładnie. A tutaj jakoś tak przesterowuje, więc chyba będzie trzeba go dostosować do tego driftu za moment. Ale to sobie zaraz sprawdzimy. Dostaliśmy chyba tutaj totalnie taką stokową wersję fabryczną. Też nie wiem, czy można ten samochód nazwać fabrycznie. Można go kupić standardowo? Chyba nie. On po prostu został stworzony taki szaleniec. Popatrzcie teraz, jak się ładnie świeci logo Mustanga. I tylne światła. Tylne światła dla mnie są takie dyskusyjne. Zdecydowanie wolę Mustanga tego tradycyjnego z V8 i z tymi światłami z tyłu. Czy to przed liftingiem, czy po liftingu. Natomiast przód się zaczął inaczej świecić. Zobaczmy sobie. Bardzo ładnie wyglądają te przednie światła. To zdecydowanie. No i też mamy świecący dość mocno znaczek Mustanga, żeby było widać z daleka, czym jedziemy, prawda? Mega, mega fajnie. Samochód będziemy musieli sobie dostosować. Póki co mamy te dwa tryby do wyboru. To jest zresztą też nowość w Fordzie, że możemy zmieniać sobie AWD na RWD. Wcześniej mieliśmy po prostu ściąganie dachów, ale tak właśnie jeszcze musimy sprawdzić sobie jedną rzecz, bo do tej pory mogliśmy sobie ściągać dachy i mieliśmy tą ikonkę ściągania dachów, ale mieliśmy też Mercedesa AMG, który nie ma ściąganego dachu, a też ma zmianę trybu i zobaczymy, czy ta ikonka tu się zmieniła. A i zobaczcie, tutaj też nam się zmieniło. Mamy tryb track i mamy tryb highway i też mamy moment oczekiwania, aż nam ten tryb się zmieni i tutaj trzeba dużo więcej poczekać, aż nam się to zamieni, ale mamy tą zmianę, także to jest spoko. Ten samochód to jest chyba hybryda, no nie?
I tutaj też jest to, jest to rozpisane, więc pewnie możliwe, że tych samochodów będzie więcej, albo nie. W każdym razie tak to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze tak z ciekawości jakiegoś Roadstera. Oj, zapisał mi się klip robić. Dobra, nieważne. Weźmy sobie jakieś Roadstera, na przykład Ferrari Portofino. Zobaczymy, czy nam się zmieniło to menu wyboru. Nie, tutaj mamy tradycyjnie. Nie, czyli tak jak było wcześniej, tak teraz nam się zmienia ten dach i jakby to logo chyba jest trochę bardziej widoczne niż było wcześniej. No i obejrzyjmy sobie Mustanga dokładniej. Tutaj możemy sobie coś otworzyć też, ściągnąć maskę. I pod maską mamy wielką chłodnicę. Prawdopodobnie ta chłodnica służy do chłodzenia pakietów baterii, które mamy zainstalowane. Prawdopodobnie pod siedzeniami. Ojej, te pakiety wyglądają na potwornie wielkie. Zobaczcie, jak wysoko jest podłoga w tym samochodzie, a jak generalnie nisko jest prześwit tego auta, no nie? Więc całą tą grubość zajmuje prawdopodobnie bateria. Musiałbym zobaczyć dokładnie schemat tego auta, jak to wygląda. Ale to jest moja teoria odnośnie tego Mustanga. Dlaczego on jest SUV-em, a nie tak jak do tej pory jakimś coupe czy coś takiego, no nie? Bo właśnie jakby wzięli tego standardowego Mustanga, włożyli mu pakiet baterii i zobaczyli, że on jest kurczę strasznie wysoki. I że to nie będzie pasować, że to będzie źle wyglądać. Dlatego no okej, Następny Mustang będzie SUV-em, następny Mustang elektryczny będzie SUV-em, ale uwaga, tutaj ultra fajna ciekawostka z ostatnich chwil właściwie. Mustang, inaczej, Ford opatentował V8 zasilaną wodorem, czyli zupełnie innym paliwem, które jest bardzo, bardzo dobre dla środowiska. No i generalnie mówi się już od wielu lat, że to jest paliwo przyszłości. Także mam nadzieję, że następne Mustangi będą z klasycznym silnikiem spalinowym, tylko że na wodór, i będziemy mieli to takie brzmienie prawdopodobnie trochę inne niż tego, co mamy tutaj. Ty, ale wydaje mi się, że dodali jakąś nową opcję, bo teraz rozmywa nam się ekran, to znaczy mamy taki głębie ostrości mamy tutaj w Fordze Vista. Wcześniej chyba tego nie było. W każdym razie tak wygląda środek, mamy tutaj wielki ekran po środku. Wiecie co, tutaj trudno się doszukiwać jakichś tam multimedialnych udogodnień teraz w tym samochodzie, dlatego że no to jest wersja taka, wiesz, super wyścigowa, no nie? Jakaś zrobiona do konkretnych zadań, a nie do tego, żeby, wiesz, samochodem jakoś wygodnie jeździć, co zresztą widzimy tutaj. Totalnie wszystko jest wywalone, samochód jakoś poszerzony, te kółka wydają się mega małe. No dobra, przechodzimy do tuningu, zobaczmy. Co z tym samochodem możemy sobie zrobić. Chyba zgadzacie się z tym, że fura stoi bardzo wysoko i zobaczcie, absolutnie żadnego słapa. Nic nie możemy tu, wiesz, poprawić, zmienić, ale możemy dać dystansę, jakby ktoś chciał i zrobić z tyłu coś takiego. Znaczy, w samochodzie standardowo już teraz chyba zainstalowane są jakieś dystanse, no nie? Te koła odstają mega mocno. Ja bym tylko chciał, żeby była możliwość, wiesz, obniżenia tej fury. Możemy sobie wymienić felgi na jakieś inne. Także tych opcji tutaj jest naprawdę jak na lekarstwo. Te kółka wydają się bardzo małe. Chyba się zgodzicie z tym, no nie? Znaczy, one mogą mieć i ze 20 cali, ale ten samochód jest tak wielki, tak masywny, że te koła wydają się tu małe. Dobra, tutaj możemy sobie poszerzyć opony. Mocy nie zwiększymy, więc ja bym tutaj z tyłu nic nie poszerzał. Mamy standardowe opony zainstalowane teraz, które są oponami na pewno nie driftowymi. Więc okej, mamy tutaj mniejszy grip na driftowych oponach, więc można by było je zainstalować. No i spróbować samochód oczy robić pod drift, ale możemy samochód, ty, możemy co? A, myślałem, że skrzynię biegów można tu zainstalować, okej. Dajmy sobie driftowy diferencjał, dobra. No i na szczęście mamy tam coś z zawieszeniem, zobaczmy. I mamy driftowe zawieszenie. I zobaczcie, to jest max, jak samochód siada. Prześwit, tak jak mówiłem, zobaczcie, prześwit jest tutaj niewielki, tak jak w standardowym samochodzie, ale jeszcze pewnie można by było coś tam obniżyć. Z tym, że kierowcy, znaczy pasażerowie, czy ci, co siedzą w środku, generalnie siedzą dosyć wysoko, te siedzenia są wysoko, no nie? Ten pakiet baterii musi być olbrzymi. Okej, zobaczmy teraz, minus 264 kg.
kilogramy wagi i mamy 2 tony wagi. W standardzie jest 2246 kg, a podejrzewam, że taka cywilna wersja waży jeszcze więcej. Dobra, i możemy zredukować tę wagę jeszcze bardziej. 1400 koni mechanicznych i oszałamiające 2486 newtonometrów obrotu. To jest jakiś totalny rozpierdziel, słuchajcie. Samochód, który ma tak z 200, no może 380 newtonometrów obrotu maksymalnego, to jest już dobrze przyspieszająca fura. To jest generalnie jakiś tam dwulitrowy diesel, no nie? Tutaj mamy 2300, to jest jakiś, nie wiem, nie do pomyślenia moment obrotowy, nie do pomyślenia. Kurde, masakra totalna. Dobra, idziemy dalej, instalujemy to. Tak, tutaj mamy trochę poprawę osiągów, daliśmy driftowe opony, które mają mniejszą przyczepność, także powinien samochód dobrze latać, ale wydaje mi się, że on może być dobry też do właśnie jakiegoś time ataku. Podejrzewam, że ten pakiet aero możemy sobie, zobaczcie, dostosowywać. To jest duży plus i może ten samochód będzie całkiem niezły na jakieś wyścigi. No kurde, tyle mocy, ale z drugiej strony też waga, no nie? Na razie zrobimy sobie pod drift, zobaczymy, co uda nam się z tym samochodem ogarnąć. I teraz ja nie wiem, jak go mam tuningować, tak? Bo tutaj możemy sobie te tryby przełączać. Jak mieliśmy ten klub driftowy, to tam gość mówił, że po prostu przednie silniki przy przełączaniu trybu są wyłączane, więc może po prostu nie będziemy uwzględniać tego dyferencjału przedniego, a skupimy się tylko i wyłącznie na tylnym, tak aby... Tu mamy standardowe malowanie, a możemy wybrać też swój kolor, jakiś jaki tam chcemy. Ja ten moment przewinę, bo kurde, wybieranie koloru do samochodu to trwa u mnie bardzo dużo czasu. No i fura już gotowa. Zobaczcie, taki kolor sobie wybrałem. Maskę dałem na czarno, chociaż to jest właściwie taki karbonik jakby. Musielibyśmy to zobaczyć z bliska, żeby było widać, ale myślę, że pasuje do czarnego dachu i generalnie nie wygląda tak źle. Kolor wybrałem sobie taki, więc zrobiliśmy sobie mimo wszystko trochę cywilną wersję. Mamy napęd zrobiony na tył w tym momencie. Mocy nie mamy zwiększonej, mamy tylko te driftowe opony, które mają trochę mniejszą przyczepność niż opony standardowe. No i oczywiście mogliśmy sobie tam wykorzystać, inaczej, wydłużyć trochę skrzynię biegów, tak aby samochód po prostu miał wyższą prędkość maksymalną. Maksymalnie to było chyba ile tam? 300 km na godzinę. Tutaj ktoś chce draga robić, zobaczcie. Ma przygotowany już dragową furę. Jedziemy. O kurde, tutaj z przyczepnością teraz faktycznie słabo, ale fura dzięki temu może być całkiem niezła do driftu. Póki co driftuje bardzo ładnie, zobaczcie. To jedyne, co musimy robić, żeby samochód wyprostować, to puścić gaz. Fura automatycznie robi to za nas, w sensie tak prostuje się. No, normalne fury też tak robią, ale tutaj w elektryku chyba mamy jakieś dodatkowe hamowanie, takie silnikiem czy coś. Dobra, jedziemy dalej. Spróbujemy kilka zakrętów zrobić. Boże, ten dźwięk, no nie? Ciężko powiedzieć, czy się podoba, czy nie. Podoba mi się to, co ten samochód robi. O kurde, ty, promień skrętu teraz, ale piast. Gdzie kąt skrętu inaczej? Ale dziwnie, co? Jakie dziwne czasy dostały, Boże! Kurde, ty, taki gładki zakręt na jedynce, nie? O właśnie, chodźmy rondo, zrobimy sobie rondo, zobaczymy, jak na rondzie sobie samochód poradzi. Czy zrobi rondo ładnie, czy nie? Jak myślicie? Myślę, że na spokojnie, kurde. Tutaj tej prędkości nie brakuje, tylko mówię, no.
Jak chcesz jechać, to jest takie głupie, ale jak chcesz jechać wolniej, no to po prostu dajesz mniej gazu, tak na 1/4, bo tak jak teraz. Jest 1/4 gazu w tym momencie. I samochód trzyma się tej prędkości, nie musisz zmieniać biegów, nie musisz, wiesz, trzymać się boosta, no nie? Mieć samochód na obrotach, tylko po prostu jak masz za mało obrotów, to dodajesz gazu. Mamy tutaj tak wielki moment obrotowy, że praktycznie w każdej sytuacji samochód jesteśmy w stanie, wiesz, zabuksować tymi kołami. Masakra. Dobra, dajemy sobie teraz AWD, bo możemy sobie te tryby oczywiście w każdej chwili przełączać. Z samochodem absolutnie nic się nie dzieje, nie podwyższa się ani nie obniża. Tu tylko kwestia tego, że włączamy sobie ten dodatkowy silnik. Inaczej, dodatkowy dyfer z przodu, czy dodatkowy silnik z przodu? Bo chyba silniki są z przodu. Napiszcie w komentarzach, jak wiecie. Jedziemy. No i ponieważ mamy opony... Ty, ja bym zrobił ten samochód na drag. Chociaż kurde, z drugiej strony mamy takie ogromne spoilery. Samochód też może być całkiem dobry na wyścigi. Wygląda jak całkiem taki uniwersalny wóz, no nie? Jak myślicie? Boże, ten dźwięk! Hej, no powiem wam, całkiem przyjemnie teraz jeździ. Może te opony driftowe, wiadomo, nie? Ale poza tym jest w porządku. Ty, ja bym go, kurczę, nie wiem na co go zrobić, ja bym potrzebował ze 3 takie auta i mieć, wiesz, 3 różne tuningi. Jeden byłby pewnie na jakieś proste, czyli do dragów, drugi byłby na wyścigi typowo, a trzeci byłby właśnie do driftu. Nie da się chyba zrobić jednego takiego samochodu, mimo że mamy możliwość zmiany tego napędu, to nie da się chyba zrobić uniwersalnego samochodu całkowicie do wszystkiego. No dobra, ale tutaj widzę, że już mamy całkiem fajne zakręty i chciałbym teraz sobie podriftować, więc się zatrzymuję, wyłączam przednie silniki, chociaż w sumie można by było zrobić to też podczas jazdy, no nie? Dziwne, że nie można tego zrobić. Dawaj, bateryjko, pokaż co potrafisz. No i powiem wam, przyjemnie. Dobra, teraz sobie skręcamy tu. No, i co powiecie na to? Jakoś zrobiłem tą strefę. Ciężko się przyzwyczaić do tego, żeby malutko gazu dodawać, ale jak już, czy może inaczej, malutko mocy, o. Ale jak już się do tego przyzwyczaisz, to jest całkiem przyjemnie, powiem wam, to driftowanie, naprawdę. Bardzo trzeba uważać z gazem, bo, no zobaczcie, tutaj na przykład, tak jak w samochodzie spalinowym, gaz do końca. I fura już się spinuje, więc przy tej początkowej fazie z driftu trzeba oczywiście dodać więcej gazu na chwilkę, tak żeby samochód lekko się obrócił, ale potem natychmiast trzeba ten gaz odjąć, żeby fura jakby wróciła. No tutaj musimy oczywiście więcej gazu, tutaj chyba nie damy rady. Moglibyśmy sobie na takie gładsze zakręty jeszcze spróbować wydłużyć, a tu jeszcze jest generalnie wydłużone. Ej, słuchajcie, 1400 koni mechanicznych, tutaj możemy sobie ustawić skrzynię biegów nawet. Teraz się pewnie śmiejecie, jaka skrzynia biegów? No na pewno jest jakaś przekładnia. Przecież że jest tutaj przekładnia, czy nie? Do ilu obrotów w ogóle się te silniki kręcą? Ja żeby to sprawdzić, musiałbym chyba zmienić nasz licznik, no nie? Bo mam teraz taki cyfrowy, a możemy sobie tutaj zmienić licznik na
analogowy. Teraz nam się tutaj pokażą te obroty. A myślę, że więcej chyba robi jak 8000 obrotów ten silnik, co? Zatrzymamy się w miejscu. Ale tak, nie możemy sobie oczywiście tym samochodem tych obrotów zwiększać na postoju, ale to jest Forza Horizon, działa to tak, nie? Ja nie wiem, czy tu jest jakieś sprzęgło w tym samochodzie, czy nie ma. Czyli generalnie, jak chcesz długie zakręty sobie robić, mocy masz dostatecznie dużo, wiesz, tam wydłużyć bieg na skrzyni biegów i gitara, nie? Trochę mocy brakuje wtedy chyba przy takich ciaśniejszych. A dawaj prosto jedziemy. No tutaj już za długie są te biegi trochę. Już czuć, że nie ma takiego... Chociaż kurde... Tak, chyba są trochę za długie i samochód, wiecie co, za szybki jest teraz. Więc ten start w elektrykach zawsze jest taki kozacki. Tutaj żadna spalinówka tego nie pobije, nie ma szans. Jest taki nowoczesny diesel. Ej, ale widzieliście przez chwilę, w przednich kół też leciał dym, tak jakby się obracały, jakby był napęd na nie. Możemy sobie to przetestować standardowo, podjeżdżając pod jakieś drzewo i wciskając gaz, i sprawdzimy, czy będą przednie koła się kręcić, jak mamy włączony tryb RWD. Co jest? Czekaj, jeszcze raz przełączę. Okej. Jeszcze raz przełączę. Ja nie mogę przełączyć tego. To się zbugowało chyba. Dziwne, nie? Przecież w Fordze nic się nie buguje. Dobra, jeszcze raz pod drzewo. Ej. Ej, dopiero teraz się to włączyło. Wcześniej miałem... Coś jest zbugowane, wiecie? Teraz dopiero mam ten napęd na tył. O Jezu, dobra, to chyba wiem, dlaczego mnie tak prostowało przed chwilą. Jeszcze raz chodźmy na te zakręty. Ja myślałem, że coś źle driftuje, że mi tam nie wychodzi. A to najzwyczajniej w świecie po prostu tryb się nie przełączył. Widzicie, że miałem RWD i kręciły się wszystkie koła, no nie? Dopiero jak przełączyłem i znowu. Chyba jest coś takiego, że jak majstrujemy coś przy tuningu tego samochodu podczas jazdy, to coś się pieprzy tymi trybami jazdy. Coś tak, takie mam wrażenie. O, teraz jest cudownie. Także, proszę bardzo, dopiero co wskoczyłem do tego Mustanga, a już znalazłem jakiegoś glitcha, jakiegoś buga. Bardzo, czy to cokolwiek nie dodadzą do tej Fordy, to chyba od razu, wiesz. O, zaraz będzie kolejny sezon, proszę bardzo. Będzie nowa playlista festiwalowa. Ua, musimy to zrobić, koniecznie. Ale kozak, ej, fajnie się tym driftuje, naprawdę. Mega, mega przyjemnie. Wow. Bardzo, bardzo przyjemnie. Inaczej oczywiście niż spalinówką, ale fajnie. Powiem wam, że naprawdę, naprawdę spoko. I przester, myślałem, że uda mi się wejść tutaj. Ale zabawa, ty. Kurde ty. Dobra, jeszcze pojadę sobie tutaj na te miejsce do driftu, gdzie sobie lubię testować autka.
przestań, on taki ładny zakręt. Ty, ale kozak jest. Tylko musicie uważać, musicie za każdym razem chyba sprawdzać, czy macie ten napęd faktycznie dobry. No i teraz jest prawidłowo, tak jak powinno być. Muszę jeszcze sprawdzić, co powoduje tego glitcha, że czasami ten tryb się nie przełącza. Boże, szalony jest ten samochód, kurde. Będzie trzeba jeszcze sprawdzić jego maksymalne możliwości w różnych sytuacjach, na przykład na jakichś tam wyścigach czy coś. Ale ja pierniczę. Do driftu jest kozacki. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie, cześć!